Witam serdecznie na moim kanale, przed Wami kolejny odcinek z serii Relikta. Przenosimy się z powrotem do lodowych jaskiń. Ostatnio trochę latania, trochę przenoszenia się było. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zadanie jest równie inspirujące, jak widzicie, jest rozległe. Jest mnóstwo portali, przenosin, a tam się musimy, wygląda na to, dostać. A i to musimy aktywować, żeby móc. Tam to musimy jakoś dolecieć przede wszystkim. Czy to już wystarczy? Możliwe, zobaczymy. Ale to nie wystarczy, żeby tam dolecieć, bo może wystarczy, zobaczmy, jak to wyglądało. Jakbyśmy się tam przylecieli tak na chwilę. Tylko jednak za blisko, za nisko. No to też są sposoby. Czyli jak tutaj się przenieść, to już wiemy. To by nam dało, że możemy to przestrzeć, że to będzie włączone. Tam jakieś koncertowe te rzeczy się dzieją. Okej. No myślę, że to też będzie trochę długaniny. Tutaj nie możemy przejść. Tutaj nie możemy przejść. Dobra, przywołujemy ten klocek tutaj. Myśmy nie mogli zrobić to, ale jaki miałoby to wpływ? Żaden. Ewentualnie tutaj, co to daje? Wysuwa się. Wpala się ten ekranik i wysuwa to. Czy to jeszcze się zmienia jakiś kolor już tutaj? Aha, ten fiolet znika i wtedy można by się tym wystrzelić. Ale tu mamy tylko jeden sześcianik. To tutaj jeszcze mamy. Tutaj nie mogliśmy iść. Tutaj też nie mogliśmy. To nam niewiele da, bo mamy tylko jeden sześcian po tej stronie. Tu mamy też sześcian. Tu jest coś zamrożone. Tutaj trzeba dwa ekrany. Tutaj też dwa. Dobra, zobaczmy, co to aktywuje tak w ogóle. Jakbyśmy teraz tutaj stanęli. Ewentualnie można sobie tutaj gdzieś polecieć. Zobaczmy, gdzie to nas wyniesie. To nie bardzo. Zobaczmy, stąd gdzie się da polecieć. Też nie bardzo. Jakby to tak po prostu wystrzelić, stojąc tutaj, nie, stojąc tutaj, to on by tam przeleciał, ale
To by miało dać, on się tu zatrzymał, tak czy inaczej. To najpierw trzeba by obrócić. A to się tam wyłącza. Myślę, że to nie będzie trudna sekwencja do zrobienia, jak już wyczajemy co i jak mamy wykonać tak naprawdę. Teraz tak. Aha, czyli to jest zamrożone. Tutaj trzeba aktywować te dwa. I ten klocek musi być tu przerzucony, żeby można było go tu podpiąć. Czy ja tu potrzebuję aż trzech klocków? Tutaj też się będą działy interesujące rzeczy, ale naprawdę, jak ja mogę się wyzbyć tego klocka na drugą stronę? Nie mogę. Czyli on tutaj na razie musi pozostać, chyba że go tak jakoś wystrzelimy. Chyba że... No to jest fajne, już myślałem, że będę mógł go wyciągnąć w ten sposób. Ale w takim razie... Jeszcze raz. Już mogłem tak zostawić, jak było. Dobra. Okej. Teraz bym to postawił tutaj. Teraz będziemy to załączyć. Tylko co mi to da, że mam tutaj dwa te klocki?
Czy jestem w stanie wyjąć tego klocka tam? Nie wiem, ale na pewno wracamy na tę stronę. Co tu się tak naprawdę otworzyło? Tam ta ścianka została. Teraz tutaj stojąc wypnie mi się to i on by miał tam przylecieć. Ale w jakim celu? Tam jest jakaś platforma, którą miałby to nacisnąć. Zobaczmy jeszcze. Czyli to przyciąga, to przelatuje. Dobra, mamy pomysł. Nie wiem, gdzie ja z tym idę, ale... Czyli tak. To przypniemy tutaj. Dajmy na to w kolorze niebieskim. I teraz tak. To... Będzie lecieć niebieskie, więc czerwone niech to złapie. Teraz już nie ma większego znaczenia. To będzie się czerwone, więc to niech niebieskie złapie. Okej. I teraz jesteśmy po tej stronie. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego do zrobienia. Tu możemy ten klocek przywołać zawsze. Dobra. Mamy aktywną windę. Tutaj musimy aktywować. Jak tu stoimy, to tu klocek możemy. Dobra. Co my tu mamy? To się otwiera. Aha, czyli byśmy tam dali klocek, to moglibyśmy go tu przestrzelić i to włączyć. Tak naprawdę daje nam ta winda możliwość operacji tutaj. To nic nie zmieni. Dobra, teraz co robią te platformy? To przesuwa to w prawo i to wraca. A co robi tam? Okej. Czyli takie buty, dobra, tak zróbmy. Nie pytajcie, czemu to tam przenoszę. Nie mam zielonego pojęcia. Szybko zobaczę, co tu jest na dole. Co mi to da, że ja tu wyląduję z sześcianem?
Dobra. Ups. Dobra, interakcja, włączam to i włączam czerwony. Okej. I teraz co mi to dało? W dalszym ciągu nie mogę tego wyjąć stąd. Gdzie on był tak naprawdę tutaj? Z tego sześcianu nic nie zrobiłem, bo tu nie ma w ogóle jak się ruszyć. W ogóle co to aktywowało tutaj? Że to jedno pole jest wyłączone, ale co by mi dało tam skoczenie? Jak nie mam drugiego sześcianu i tak. Przez to nie przejadę. Już tu i tak tutaj jest zablokowane. Ja bym teraz to wyłączył, zobaczmy co się stanie. To tylko tam to się u góry wyłącza, to żadna strata. Żaden zysk też. Czuję, że powinienem jakoś tam ten drugi sześcian tu przytarabanić. Po co jest ta winda? Zobaczmy, jak moglibyśmy. Aha, no nawet jakbyśmy tędy szli, co by to miało dać? Tędy wyjść nie możemy. Jak mielibyśmy przenieść ten sześcianik tam? Nijak, nie jesteśmy w stanie tam tego przenieść. Chyba, że znowu lecieć.
Kurde, tutaj coś jeszcze było, nie zauważyłem tego. To jest jakaś teraz brama, którą możemy przejść. Okej. To ma jakiś magnes od spodu? Tak, okej. Ta brama się otworzyła. Aha, to wysunie nam tę platformę. Czyli teraz jakbym przetransportował tego klocka tutaj i wrzucił to, żeby tam wejść. Może to w ten sposób trzeba zacząć. Dobra. Gdzie jest to do przyzywania klocka? Czy ja będę mógł teraz tu wrócić, jak ten klocek sobie przywołam? Zaraz. Aha. Dobra, dobra. Jak mam niby przejść tutaj z klockiem, jak tu jest ta ściana? Co mi da, że ja się tutaj przeniosę, tą windą? Na pewno muszę to włączyć. Jest mi co tutaj wypchnąć do góry, gdzieś tutaj coś pod spodem. Nic takiego nie... Aha! Takie buty. To by było na tyle. O nie, to by nie było na tyle. Teraz muszę wymyśleć. Dobra, teraz tą platformą będą zabawy. No i mamy to. Udało się zakończyć ten rozbudowany obszar. Wejdźmy tutaj. Energy requirements are 37% lower than the next ecosystem. Thought so. We could use some central heating here. No i dobra, jedna zagadka rozwiązana. Wchodzimy w następną, gra się zapisała. Mam nadzieję, że się podobało. Tutaj znowu jakieś koromysła się będą dziać. Dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Taki krótki dzisiaj odcinek, jest niedziela. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. A nie, dzisiaj, przepraszam, ten odcinek będzie emitowany w sobotę. Sobota, dzień zabawy. Udajcie się na zabawę, nie oglądajcie tak dużo internetów. A ja zapraszam na niedzielny odcinek, który będzie dłuższy. Pozdrawiam.